Witajcie. Dzisiaj chciałbym poruszyć taki temat o kompostowniku, czy go napowietrzać, czy go nie napowietrzać. Tu jak widzicie mój kompostownik, tu takie powycinane ma w tych paletach dziurki, bo tu dach mi robili i po prostu sobie kładli deski na ten kompostownik i rusztowanie, żeby już go nie przynosić, nie przerzucać. To tak sobie to rozkminili, no i dobra. Ale dobra, przejdźmy do tematu. Napowietrzania kompostownika, czy to ma sens, czy nie ma sens. No i tak możemy sobie to porównać do obornika. Jak ktoś mieszka na wsi, albo ktoś jakąś rodzinę miał na wsi, no a przynajmniej słyszał lub nie słyszał o takim czymś, żeby ktoś ten obornik napowietrzał. No ja nie spotkałem się z takim czymś, ani tego nie robiłem, ani nie widziałem, żeby ktoś robił, ani nie słyszałem. Podejrzewam, że wy tak samo. No a jak wiecie, obornik, no to co, no głównie odchody, tak? Głównie odchody zwierzęce, przez wzgląd nawet, że kiedyś głównie wszystko to się wyrzucało widłami, tak? Nie było tak jak teraz jakieś taśmy, nie taśmy, czy po prostu tak budowane już obory, że można będzie jakimś turem wjechać i od razu to na łychę nagarniać i wywozić sobie, tylko no, były jakieś mniejsze te obory, tak? Inaczej skonstruowane, że wszystko trzeba było ręcznie robić, więc no, każdy chciał mieć ten obornik jakby skondensowany. Tej słomy dawali tyle, aby żeby te świnki, krówki i tak dalej, jakieś tam warunki miały, wiadomo, nie stały w tych swoich fekaliach, żeby w miarę sucho było. No ale każdy się właśnie tak starał, żeby było jak najmniej tej słomy, jak najwięcej tego cennego składnika, czyli odchody, tak? Żeby się jak najmniej, wiadomo, orobić, no i żeby jak na pole się wywiedzie, też żeby coś lepiej rosło. No i jak już powiedziałem, tam przecież nikt nie pilnował tego stosunku węgla do azotu i tak dalej, no każdy to tam, wiecie, według własnych potrzeb robił, a nie według tego, jak tam powinno być. No i powiedzcie mi taką jedną rzecz, czy nie wiem, obornik ten, jeżeli załóżmy, że przeważnie był wywożony raz na rok, tak na jesieni zazwyczaj, no to powiedzcie mi, czy on jakoś inaczej śmierdział, jeżeli go na jesieni go wywozili, niż tam, wiecie, jak w zimie go wywożono z obory. Według mnie, no tam jakichś różnic nie było, tak? No gnój jak to gnój, cały czas śmierdzi tak samo. A przecież nie byłby napowietrzany ani nic, tak samo nie było zastosowane jakiegoś tego stosunku węgla do azotu. No i wszystko hulało i jakoś ten obornik nie był zepsuty, tak? To nie był odpad, że się nie nadawał na pole, tylko jak najbardziej był cennym nawozem. I tutaj też mogę wam tam zasugerować mój filmik, jak nagrywałem, czy warto przesiewać kompost, czy nie. Bo można przyjąć właśnie, że ten obornik przecież nie był przekompostowany w 100%. To nie była taka ziemia kompostowa, taka czarnutka i wszystko, wiadomo, jak obornik poleży tam za 2-3 lata, to się taki zrobi, tak? Ale przez ten rok nawet ten obornik się tak nie robił, szczególnie, że on też się troszkę przyduszał, bo to wiadomo. Te deszcze, nie deszcze powodowały to, że to on osiadał, no i też wilgoć dobrze trzymał, więc to było na takiej zasadzie, no że te mikroorganizmy przerabiały tam, gdzie miały warunki, a tam, gdzie on był przyduszony, jakieś to go nie ruszały, no ale potem z kolei też przychodziło jakieś słońce, tak, wiatr osuszał to miejsce i znowu one przychodziły na tamto miejsce i robiła tam, być może w środku w ogóle nie był przerabiany, no ale też jakichś zapachów tam innych niż ten przysłowowy gnój nie było. Więc ja dodam od siebie, że ja też kompostu nie przerzucam. Tym bardziej, że to nie ma sensu. Bo zobaczcie te takie rośliny po tych kwiatkach zeszłego roku, jakiegoś nie kwiatka, jakiś badyla stary, uschnięty. One sobie tak leżą i leżą. No i wiecie, jak ja to będę chciał przerzucać, to widły wbiję, to teraz pół tego kompostu będzie mi się podnosiło. To bez sensu. Musiałaby zmacham, a efekt będzie z tego mierny. Tu wszędzie widzicie na dole. No i co? I w przyszłym roku, a w zasadzie w tym już na jesieni, to te suche części roślin będę sobie składował po prostu na kupę i będę je wykorzystywał w inny sposób. Jeżeli mam jeszcze zdjęcia, to wam wrzucę, jak na przykład pod tą gruszkę wykorzystałem takie suche gałęzie, jakieś właśnie te łodygi, nie łodygi takie. Po prostu wykopałem dołek, powrzucałem tam wszystko, jeszcze jakieś skorupki, ja je dorzuciłem, zasypałem i zobaczcie, jak ona tu się miewa, tu tych wilków wypuszczała.
tutaj pęka jej ta kora, jak ktoś co sterydów się naje na siłowni, tak? Ta kora chce rosnąć tak szybko, że już po prostu się nie mieści w tej swojej. Zobaczcie, jakie tu się roztępy jej robią. Cała jest spękana. Dodam, że ona tutaj też nie jest pryskana. Więc jakaś kędzierzawość, nie kędzierzawość, gruszki, nie gruszki, jakoś to się nazywa. Tutaj na nią się rzuca. No ale dla nas to i tak wystarczy, więc lepiej taki naturalny mniej niż pryskać i dużo więcej. A co do kompostownika, to właśnie już będę tutaj tylko składował takie jakieś warzywa, obierki, nie obierki. Myślę, że te utrawy, co koszę, sobie tutaj wrzucę. Też zasypię jakieś fusy z kawy, tutaj lądują, wszystko tutaj jest, nie? Tylko właśnie takie bardziej te miękkie tego typu rzeczy będę wrzucał. I jak macie te takie miękkie właśnie rzeczy wrzucacie, nie będziecie mieć takich tych długich gałęzi, bo one te suche z kolei robią to, że pomagają w napowietrzaniu, tak? No bo tu między nimi jakieś powietrze się gromadzi od dołu po bokach i to się napowietrza. Ale jak macie same takie miękkie będziecie wrzucać, no to może się robić tak właśnie, że będzie wam się to przyduszało, tak? I wtedy warto to widełkami jakimiś sobie porozgarniać, przerzucać. No ale mówię tutaj warto, no bo na przykład jeżeli ktoś nie ma czasu i tego nie zrobi, to po prostu będzie tak jak przy tym oborniku wam mówiłem, że po prostu gdzieś w miejscach, gdzie nie będzie tak zbite, będzie to wszystko pracowało. A potem na przykład przyjdzie tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie bez deszczu, będzie słońce świeciło, jakiś wiaterek i to owieje i pójdą w inne miejsce sobie znowu zjedzą, tam gdzie było za mokro, tak? A jeżeli nawet się zdarzy tak, że tam w środku nie będzie się przerabiało, no to też jakiejś tam tragedii nie będzie, bo jak sobie to wywieziecie na grządkę, tam przekopiecie, przeorzecie, no to potem resztę to jedzą te nasze rodzime dżownice. To wszystko i też problemu nie będzie. Tylko może jakiś tam inny nieprzyjemny zapach się pojawić, coś takiego. No i też taki minus, że nie będziecie mieli tego kompostu takiego przerobionego jak ziemia, tak? No bo to będzie tak jakby zatrzyma się w czasie i nie będzie się przerabiało. Ale nic poza tym więcej się nie stanie, jeżeli nie będziecie napowietrzać tego kompostu. Zasada jest prosta, jak macie czas, to napowietrzajcie, jak nie macie czasu, no to nie musicie, tak? To samo też pracuje, to wszystko jest natura. Tak sobie to wymyśliła, żeby wszystko działało bez pomocy człowieka. Oczywiście, że no kompostownik też możemy nazwać, że to taki twór sztuczny człowieka trochę, nie? No ale gdzieś znowu jakiś rów, nie rów, gdzieś przy lasach tak samo, przecież ten wiatr nawieje tych jakichś liści, nie liści, wszystkiego i to też się robi taka grupa masa i to też musi się przerobić w końcu kiedyś, tak? Także ze wszystkim natura sobie musi poradzić. Te suche będą szły na oddzielną kupę i tak jak mówiłem, wykorzystam to pod drzewka, nie pod drzewka, jakieś maliny, tak jak wam nagrywałem ten filmik z tą łobodą, że można zieloną tak sobie skosić, zaschną te składniki odżywcze w niej. I potem rowek wykopać, powrzucać tego wszystkiego, zasypać, zasadzić sobie można malin. Wtedy będą rosły lepiej, bo będą mieć dużo pruszynicy. Ja właśnie trochę źle zrobiłem i tak te maliny mi rosły i nie rosną teraz w tym roku. Część zasadzę inaczej sobie. Bo nie ma sensu tych suchych, to wszystko widzicie stoi. Jeszcze sobie ewentualnie grządki będę orał, to w te bruzdy sobie powkładam te uschnięte. Kupy pozbieram, przeoram, będą się rozkładać w ziemi. Będą miały inne dżownice co do jedzenia. Dobra, to tyle. Jak macie jakieś inne swoje spostrzeżenia, to piszcie komentarze. Dzięki, cześć.